kto na nas patrzy tu z tego obrazu. Czy no oczywiście jakiś praszczur, Miłosz. Jeden z Miłoszów. Nieważne jak miał na imię. Ja tutaj muszę dodać, że Miłoszowie to była taka szlachta litewska, znaczy polska szlachta z Litwy, ale to nie była rodzina magnacka. Właśnie nasz przodek był towarzyszem pancernym. Zwyczajnym towarzyszem pancernym. Jak wygląda poprzedni dzień w rodzinie państwa Miłoszów? Trudno powiedzieć o dniu w rodzinie państwa Miłoszów, dlatego że część rodziny była na Litwie, dziadkowie mieszkali na Litwie, matka z małym Czesławem, potem z małym mną, przekradała się przez zieloną granicę na Litwę. Ojciec, który był inżynierem, pracował w różnych miejscowościach, dłuższy czas w Wilnie, potem w Suwałkach, potem na Kresach Głębokim. Także nasz dom trochę tak koczował. Nie był to dom taki jak dom dziadków, gdzie wszystko było niezmienione od wieków. Matka zajmowała się wychowywaniem dzieci. Wiem, że skończyła tak zwaną pensję w Krakowie, bo wśród Polaków z Litwy był taki zwyczaj, że dziewczyny były wysyłane do Krakowa na pensję, tam gdzie biło serce polskości ówcześnie. To było przed I wojną światową. Matka z Krakowa przywiozła ten dobry akcent polski, bo wiadomo, że na Litwie akcent był taki bardzo kresowy, wschodni. A matka mówiła bardzo ładnie po polsku, właśnie to pochodziło z Krakowa, z tej pensji. Czyli w młodości sadzała obu synów na kolanach i czytała bajki Przepiękną Polszczyzną. No czytała bajki Przepiękną Polszczyzną, ale jeżeli chodzi o Czesława, to on więcej tych bajek słuchał od niańki. A niańka opowiadała właśnie te legendy litewskie. Pamiętam, że niańką była Litwinka, która oczywiście mówiła po polsku, jak tam wszyscy prawie. Ale opowiadała te bajki litewskie o duchach, które znalazły swoje odbicie właśnie w Dolinie Issy. To jest historia tutaj opisana o duchach, historia, która się naprawdę tam wydarzyła. To był jakiś tam romans między gospodynią a księdzem. Bardzo ładna, młoda dziewczyna gospodyni otruła się i zaczęła straszyć. Jest to historia autentyczna. Pamiętam dobrze z opowieści mojej niańki, która na własne oczy to wszystko widziała. Dolina Issy nie jest książką autobiograficzną, co podkreślał brat. Natomiast są tam pewne niewątpliwie cechy powieści autobiograficznej. Opis miejscowości jest bardzo zbliżony do tych miejscowości, w których spędzaliśmy dzieciństwo. Jak pan je zapamiętał? Tak samo jak mój brat. Właściwie Niewiarza, nad którą mieszkali nasi dziadkowie i gdzie spędzał wakacje. Spędzał częściowo dzieciństwo mój brat, potem także ja. To był wczesny bardzo okres, dlatego że później Dolina Issy, ta Niewiarza i ten powiat kijdański znalazły się po drugiej stronie granicy. Pamiętam, że jeszcze przez wiele lat przez zieloną granicę przekradaliśmy się tam do dziadków na wakacje. Bardzo to były romantyczne przygody, opisane zresztą przez Czesława w książce Rodzinna Europa. Pojawiła się przyroda. W dzieciństwie, wiem to z przekazów rodzinnych, bo ja tego nie pamiętam, ale w dzieciństwie zajmował się przyrodą i chciał być w ogóle przyrodnikiem. To pamiętam, że w domu były zawsze słoje z rybkami, jakimiś różnymi stworami wodnymi. Że ogromny puchacz fruwał po mieszkaniu, że zajmował się roślinami, miał atlasy, zielniki, suszył rośliny. I to go pochłaniało i obiecywał sobie solennie, że temu poświęci swoje życie. No a potem, w ostatnich klasach gimnazjum, taka fala zainteresowania literaturą i zaczął pisać wiersze. Właśnie w tym roku przypada 50-lecie pierwszego wiersza drukowanego w Wilnie. Trzy pierwsze utwory młodzieńcze ukazały się drukiem 50 lat temu. Uważał, że to są wiersze bardzo młodzieńcze i po prostu nie chciał tych wierszy włączać do tomiku, który się później ukazał. Ojciec, który był inżynierem, więc nauki ścisłe, ale też miał duże zainteresowanie literaturą, w młodości pisał. Były to takie liryczne, bardzo ładne wiersze. Kiedy bomba uderzyła w dom, wszystko splonęło w Wilnie, wszystko splonęło i cały dom i te wiersze również. Ja też pisałem wiersze, drukowałem, były drukowane, też gdzieś zaginęły. Potem już nie próbowałem dalej tego, bo wystarczy jeden poeta w rodzinie. Ale w rodzinie naszej jeszcze jest Oskar Miłosz, przecież
wielki poeta francuski. Także może jest coś w rodzie Miloszów, jakieś inklinacje do poezji. Jeżeli chodzi o mojego braciszka, to przede wszystkim charakteryzuje się niesłychaną pracowitością. Pracowitością i uporem w dążeniu do celu. I znał masę języków. Wykłada przecież po angielsku. Pisze, tłumaczy sam swoje wiersze na angielski. Pisze wielkie rozprawy naukowe po angielsku z dziedziny oczywiście literatury. Zna doskonale francuski. Niedawno uczył się greckiego, chociaż trochę jeszcze greki z gimnazjum chyba pamiętał, bo to było gimnazjum Zygmunta Augusta, była łacina, ale wiem, że greka znał z młodości i teraz sobie przypominał, żeby tłumaczyć. I nauczył się hebrajskiego. A jakimi językami mówiło się w domu rodzinnym? No, w domu rodzinnym wyłącznie po polsku. Oczywiście chodzi pani zapewne o ten litewski, który się przewija. Ja mówię po litewsku, ale uczyłem się od dzieci, z którymi się bawiłem. Brat po litewsku nawet chyba nie mówił, bo dzieciństwo spędził w Rosji do czasu rewolucji. Ojciec był tam zmobilizowany do armii rosyjskiej jako inżynier, był saperem armii rosyjskiej. Matka z małym Czesławem jeździła wszędzie z ojcem w tej strefie przyfrontowej i tam bawił się z dziećmi, mówiąc im po rosyjsku, stąd do dziś jest znakomita znajomość rosyjskiego ze świetnym akcentem. Litewski pamiętał bardzo mało majątku tych dziadków. Większość jednak ludzi mówiła dookoła po polsku. Dalej dopiero były wsie litewskie. Jakie miał usposobienie wówczas pana brat? Był trochę jak ludzie urodzeni pod znakiem raka, trochę porywczy. Jeżeli ja na przykład zrobiłem mu nieporządek w jego ułożonych zielnikach, czy coś tam przewróciłem jako dziecko, no to to początkowo zaczynało się tego, że krzyknął na mnie, a potem łagodniał i było mu przykro wyraźnie, że podniósł na brata głos. I nigdy mnie nie uderzył. Nigdy to się nie zdarzyło. Nawet jeżeli ja coś przeskrobałem, to nigdy nie podniósł na mnie ręki. Wielu osobom, które się bezpośrednio zetknęły z Czesławem Miłoszem, wydaje się być łagodnym, pogodnym, zrównoważonym i poważnym. Co z tą powagą? Czy odmawia mu się poczucia humoru? Och, ma ogromne poczucie humoru. Potrafi śmiać się i najlepszy dowód, że jak Andrzejewski teraz powiedział, że nagroda powinna być podzielona między Miłosza i Andrzejewskiego, bo on też jest wielkim pisarzem. W Warszawie na ten temat były komentarze bardzo nieprzychylne dla Andrzejewskiego, jak on mógł coś podobnego powiedzieć. I kiedy brat mi usłyszał o tym od żony, która z nim rozmawiała, to się strasznie roześmiał i powiedział, że cudowny dowcip. Powiedzcie Jerzemu, że się wcale na niego nie gniewam i uważam to za cudowny dowcip. I bardzo się z tego śmiał. W roku 1937 Czesław Miłosz pisał: w mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, czy w owym czasie było to zaledwie przeczucie poety, że na zawsze pozostanie na obczyźnie, będzie wiecznym tułaczem, czy też stanowcze postanowienie, że nigdy nie powróci do kraju? W poezji Czesława i jego kolegów było przeczucie wojny, przeczucie klęski grożącej nie tylko narodowi, ale w ogóle całemu światu. Rzeczywiście wiele z tych wierszy młodzieńczych okazało się proroczymi. Ale w mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, chyba to się odnosi do jego stron rodzinnych. Wtedy Czesław wyjechał z Wilna, został właściwie usunięty z Wilna przez ówczesne władze za swoje lewicowe przekonania. I ojczyzną mogą być te strony kresowe, Wilno, Troki, a może również Litwa, gdzie się Czesław urodził, skąd pochodzi nasza rodzina. Ja byłem świadkiem nieszczęść. Wiem, co znaczy życie oszukać kolorem pamiątek. Fragment innego wiersza. Do wyboru, mając śmierć własną i śmierć przyjaciela, wybieraliśmy jego śmierć, myśląc zimno, byle się spełniło. To gorzkie refleksje z okresu wojny, podczas której Czesław Miłosz głównie przebywał w Warszawie. Pisał wtedy pod pseudonimem Jan Syruć. Ja nie byłem w Warszawie. Spędziłem ten okres w mieście rodzinnym na Litwie i w Wilnie. W tym okresie byłem w partyzance.
zajmowałem się konspiracją, a Czesław był w Warszawie. Jak się znalazł w Warszawie? To jest ciekawe, bo on razem z Polskim Radiem przekroczył granicę w Zaleszczykach i znalazł się w Rumunii. I z Rumunii nie pojechał na zachód, tylko wrócił do kraju, do Wilna. Potem znalazł się u rodziny na Litwie w tym pierwszym okresie wojny. A potem znowu wrócił do Wilna i z Wilna przez zieloną granicę z fałszywymi dokumentami dotarł do Warszawy. Dlaczego nie chciał pozostać w Wilnie? Dlatego po prostu, że w Warszawie została jego żona, więc wrócił do żony, do Warszawy. Ale dlaczego nie chciał iść na emigrację? No nie chciał. Uważał, że miejsce poety jest w kraju, wśród swoich. Wszyscy jego koledzy, którzy znaleźli się razem z nim w tym samochodzie Polskiego Radia przekraczającym granicę w Zaleszczykach, potem powędrowali na zachód, a on jeden wrócił. Wrócił tutaj. Kiedy dowiedzieliśmy się wszyscy, że 9 października dostał Nagrodę Nobla, telefon zaczął dzwonić nieustannie, ale którym telefony sprawiały największą radość? To były telefony młodzieży. Młodzieży, która była pozbawiona poezji. I to były telefony takie szalenie chwytające za serce. I powtarzały się pytania właśnie dlaczego. Dlaczego myśmy byli pozbawieni poety, dlaczego myśmy byli pozbawieni takiej poezji. I młodzieży właściwie dawałam siebie wszystko i czasami siedziałam do godziny nawet drugiej, trzeciej w nocy, przegrywając kasety. Czyli Czesław Miłosz, mimo że odległo tyle tysięcy kilometrów, był obecny. Wydawało się, że był nieobecny, bo był oficjalnie niewydawany. Niemniej to, co się działo w ciągu tych kilku tygodni, to można było właściwie powiedzieć, że był obecny. Wiedziałam od kilku lat, że kandyduję. Niemniej to była wielka radość i zaskoczenie, także jak się dowiedziałam, to jeszcze nie wierzyłam. Zadzwoniłam do papu, żeby się upewnić. A potem, no trudno, reakcja kobieca była. Pan w tym czasie, kiedy Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla, był w Armenii. Już wyjechałem z Armenii, byłem w Batumi nad Morzem Czarnym. Ja dowiedziałem się z Radia Jugosłowiańskiego. Oczywiście ogromna radość, głównie że to sprawi radość Czesławowi, bo ma życie dostatecznie ciężkie, że mu się ta radość na pewno należała. Ale ja się spodziewałem tej nagrody. Ja się spodziewałem, dlatego że już od kilku lat w prasie zachodniej pisało już o nim sporo. Od chwili przyznania Nobla mojemu bratu wróciłem dopiero po 10 dniach. Dopiero wtedy z nim rozmawiałem. Natomiast natychmiast po tej wiadomości moja żona zamówiła rozmowę z Kalifornią i niestety rozmowa nie doszła do skutku, bo jak się później okazało, on na wiadomość o Noblu wyłączył telefon, nie chciał przyjmować gratulacji. Depesze no, przychodziły, potem się dowiedziałem, że były setki tysiące depesz z całego świata, ale rozmów nie było, bo wyłączył telefon. Pierwsi do niego się dodzwonili dziennikarze z Warszawy. On chyba nie przywiązuje wielkiej wagi do tej nagrody. Chyba nie. Bo najlepszy dowód, że tego dnia, kiedy dostał nagrodę, nie przerwał swojego seminarium i przyjął gratulacje od władz uczelni swojej. Bardzo powściągliwie podobno, bo śpieszył na zajęcia ze studentami. Będąc ostatnio w Europie, Czesław Miłosz nie wstąpił do Polski. Czy odwiedzi nas jeszcze kiedyś? Zadałam mu to pytanie właśnie, kiedy do mnie zadzwonił. W tym roku na pewno nie, chociaż będzie 2 kroki od Polski, 10 grudnia w Sztokholmie. Mamy się tam prawdopodobnie spotkać. Po prostu no, sprawy rodzinne go mobilizują do powrotu do Kalifornii. A poza tym, no cóż, ma dość gorzkie, smutne wspomnienia z grudnia z Polski, bo wtedy właśnie ostatni raz. Grudnia 50 roku. Wtedy był ostatnio w Polsce. Zapytałam się kiedy. No, powiedział, może wiosna. Do tej goryczy jeszcze dochodziła druga gorycz, że nie był wydawany. Nie tylko, że nie był wydawany, ale prowadzono z nim ciągle pertraktacje. 10 lat temu wyraził zgodę na wydanie tomiku swoich wierszy w czytelniku. Tomik został przygotowany przez Ryszarda Matuszewskiego. Uzgodnił Matuszewski z nim, jakie wiersze do tego tomiku wejdą. No i 10 lat nie wydawano. Ciągle obiecywano, że na pewno w przyszłym roku. I tomik się nie ukazał.
Czyli dopiero w tej chwili Nagroda Nobla zwróciła Czesławowi Miłoszowi jego właściwych czytelników polskich, bo przecież to głównie poezja polska. Ryszard Matuszewski ujął to lapidarnie, że Nagroda Nobla zwykle pisarza nagrodzonego wyprowadza na rynki światowe. A w tym wypadku pisarz uznany już w świecie dzięki Nagrodzie Nobla wrócił do swojego kraju.